Witam Państwa w przystanku Historia w kolejnym odcinku cyklu Portrety. I widzimy się na przystanku Historia w Warszawie, chociaż będziemy mówili o postaci szczególnie ważna dla Górnego Śląska, ale nie tylko. A może też w taki sposób trochę paradoksalnym, dlaczego ważną dla Górnego Śląska się tylko stała w pewnym momencie, a nie zrobiła ta postać, którą Państwo widzicie, Wojciech Korfanty w obiegu krajowym, bo to jest pytanie, czy to był przypadek, czy to była celowa eliminacja. Zaraz nam o tym panowie powiedzą, którzy są z nami. Pan dr Sebastian Rosenbaum i pan Mirosław Węcki. Też panowie są redaktorami serii książki Górny Śląsk to wielka rzecz, przemówienia, wystąpienia sejmowe Wojciecha Korfantego. Książka została nagrodzona podczas ostatniego Kongresu Pamięci Narodowej. Jaką nagrodę otrzymała? Przypomnijcie panowie? Sygnety wydawnictwa IPN. Tak jest. Bardzo proszę. Chciałbym też powiedzieć Państwu, mamy też biografię ilustrowaną Wojciecha Korfantego. Nie ma trzeciego współautora, pana profesora Grzegorza Bębnika, ale panowie we trzech książkę przygotowali do druku. To jest drugie wydanie. Ciekawsze edytorsko moim zdaniem od pierwszego wydania tej biografii ilustrowanej. No i postać, no właśnie. Może zaczniemy od końca tej historii, czyli od współczesności tak naprawdę. Czy Korfanty ma takie nieszczególne miejsce, jeśli chodzi o pomnik w Katowicach? Taka obiegowa trochę opinia, taki żart lokalny, że stał się trochę wielkim parkingowym. Jeśli chodzi o ten pomnik, o jego niefortunne usytuowanie. Ale właśnie, czy w ogóle istnieje w świadomości takiej zbiorowej na Górnym Śląsku? Myślę, że na Górnym Śląsku bardzo mocno. W całym kraju to już jest troszeczkę inna kwestia. Natomiast trzeba pamiętać o dwóch, myślę, sprawach dotyczących recepcji Korfantego. Po pierwsze, Korfanty w czasie swojej działalności publicznej, również w tych latach 35-39, kiedy był poza Polską, poza Śląskiem, przebywał na emigracji w Czechosłowacji, był, wydaje mi się, dość powszechnie. Oczywiście my tego nie zbadamy, robiąc jakieś studia socjologiczne, no bo to za późno, ale wydaje mi się, że taka teza jest do obronienia. Był naprawdę politykiem numer jeden, jeśli chodzi o Górny Śląsk tamtego czasu. I można powiedzieć, że był legendą za życia, był postacią kultową, był absolutną sławą i był, jak ja to zawsze mówię, bohaterem zbiorowej wyobraźni. Ponieważ rzeczywiście o Korfantym się dyskutowało, o Korfantego się kłócono, o Korfantego się spierano i Korfanty to było po prostu nazwisko, które znali wszyscy. Wszyscy Niemcy, wszyscy Polacy na Górnym Śląsku i jedni i drudzy żarli się o niego na potęgę, kiedy żył. Natomiast kiedy umarł, a pamiętajmy, że zmarł w sierpniu 1939 roku, nastąpiło to sześciolecie okupacyjne, wojenne, które z obiegu publicznego go w zasadzie wyeliminowało z oczywistego względu. A potem przyszła Polska Ludowa i ona spowodowała po początkowym okresie, kiedy wydawało się, że jego pamięć może być rozkręcana w tym okresie takiego konstytuowania się władzy komunistycznej, jeszcze takiej w miarę liberalnego konstytuowania się, kiedy mu pomnik, prawda, ufundowano ładny w 1947 roku, etc. Potem nastąpiło jednak, śmiem twierdzić, w sensie publicznego rezonansu jego wygaszenie. I jeśli po 89 Korfanty wrócił, a wrócił na Górnym Śląsku na wielką skalę, to wrócił, można powiedzieć, na stare kolejny, którymi toczyła się jego legenda, toczyła się jego sława w okresie przedwojennym. I to, co obecnie jest, to jest znowu powrót do tej sytuacji, o której mówiłem, która dotyczy lat 20. 30. Czyli obecnie, jeśli byśmy pytali o najważniejszego polityka z Górnego Śląska, którego wydało 20. stulecie, znaczy urodził się w XIX wieku, nie? Ale w sensie działającego, rzeczywiście czynnego w 20. stuleciu, a on zaczął swoją taką polityczną karierę z prawdziwego zdarzenia dokładnie w 1901 roku, więc rzeczywiście to jest 20. stulecie, kiedy on rusza do akcji politycznej, to znowu obecnie to Korfanty funkcjonujący w województwie śląskim dzisiejszym, na dzisiejszym Górnym Śląsku, mówiąc nawet ściślej, jest absolutnie postacią numer jeden. I można powiedzieć, że cała pamięć historyczna i polityka historyczna realizowana na Górnym Śląsku kręci się w pewnej mierze
zwłaszcza w tych ostatnich latach, kiedy upamiętniamy stulecie niepodległości, powstań śląskich, plebiscytu, etc., kręci się wokół Korfantego. Znaczy on jest jedynym nazwiskiem, które naprawdę wybija się na pierwszy plan. Więc dla mnie to jest number one absolutny dziś, tak jak i w międzywojniu. Który się zadeklarował. Zadeklarował. Jeszcze pan. Tak sobie teraz słuchając Sebastiana pomyślałem, że ta dominacja Korfantego jako tej głównej postaci na Górnym Śląsku związanej z powstaniami jest dla niego też takim w pewnym sensie symbolicznym zwycięstwem nad jego adwersarzem z okresu międzywojennego, więc nad sanacyjnym wojewodą Michałem Grażyńskim, który bardzo wiele zdziałał w latach 1926-1939, aby tą pozycję, sławę, legendę Korfantego osłabić, no i najlepiej zastąpić swoją własną legendą. Więc gdy teraz faktycznie mamy do czynienia z ogromną ilością publikacji na temat Korfantego, dyskusji, nagrań, różnych bardzo wielu form popularyzacji wiedzy na jego temat, to ten Grażyński w zasadzie gdzieś zniknął. I o ile na Śląsku, no przynajmniej wśród osób, które zajmują się historią tego regionu, postać Grażyńskiego jest jakoś tam znana, no to myślę, że poza Śląskiem w ogóle nie istnieje. Natomiast Korfanty, nawet jeżeli słabiej, i tak jest obecny. A jest obecny jako kto? Jako polityk, czy jako wydawca, przemysłowiec? Przede wszystkim jako osoba kojarzona jako przywódca powstań śląskich, chociaż nie do końca. Może słusznie, jeśli chodzi o same walki zbrojne, no ale jedno to skojarzenie jest, jak sądzę, jednoznaczne. Korfanty, polski komisarz plebiscytowy, dyktator trzeciego powstania, no może na Śląsku bardziej no, ten z polityków z Górnego Śląska, który no, zyskał w zasadzie rangę ogólnokrajową. Zaraz dokładniej powiemy o Korfantym, o tym, co go kształtowało, jako człowieka, jako polityka. Jak to jest też rzeczywiście z tą jego tożsamością, ponieważ pojawiła się jedna z biografii, którą nawet na Śląsku będąc nabyłem, gdzie pojawia się twierdzenie, że on sobie tożsamość polską sam wybrał, że z urodzenia nie był Polakiem. Jeszcze tylko dla Państwa informacja, że wszystkie książki, które Państwo widzicie, są do nabycia w księgarniach stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli Państwo nie macie dostępu do księgarni stacjonarnych, poprzez stronę ipn.gov.pl i bardzo serdecznie polecam. I przechodząc jeszcze do tej książki dotyczącej wystąpień sejmowych. Jakiego rodzaju to są wystąpienia, z jakiego okresu? W ogóle w jaki sposób panowie za tą pracę się zabrali i czy to jest wszystko? Ja może odpowiem. To są wystąpienia tak naprawdę z tych parlamentów, z których do tej pory jego wystąpienie wydano. Bo co ciekawe, zostały opublikowane jego wystąpienia w języku polskim, przetłumaczone na język polski, które wygłaszał w latach 1903-1912 w Reichstagu i które wygłaszał później do roku 18, w 18 roku też jeszcze w Reichstagu, bo też dostał się i przez parę miesięcy był posłem po raz kolejny i które wygłaszał w pruskim Landtagu, a więc jako poseł po prostu dwóch parlamentów niemieckich, ogólnoniemieckiego Rzeszy i tego pruskiego, jakby państwa pruskiego. One zostały wydane, one są opublikowane, dostępne w języku polskim. W latach bodaj 90. ukazała się również edycja jego wystąpień sejmowych z Sejmu Ustawodawczego i Sejmu Rzeczypospolitej, bo był także posłem. I tego, czego brakowało w edycji tego typu właśnie książkowej, żeby można po prostu w jednej książce mieć zebrane jego słowa, które wygłaszał z trybuny poselskiej, to były jego wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego. To jest bardzo specyficzny parlament. Myślę, że większość osób... Właśnie czym był Sejm Śląski? No tak, tak. Sejm Śląski to jest specyficzna rzecz, bo to była jedyna tego typu izba, jedyny tego typu parlament w całej II Rzeczypospolitej. Parlament, który w zasadzie był parlamentem wojewódzkim, a zarazem czymś więcej niż parlament tylko wojewódzki. Trzeba pamiętać, że województwo śląskie, które wyłoniło się w swojej już określonej, konkretnej postaci i stało się częścią II Rzeczypospolitej latem 1922 roku, zanim powstało, dwa lata wcześniej, otrzymało już tak naprawdę z
w głosowaniu Sejmu Ustawodawczego otrzymało statut organiczny, który, czyli specjalny akt, nazwijmy to, o randze konstytucyjnej, który stanowił, że jeśli kiedykolwiek te ziemie górnośląskie znajdą się w państwie polskim, jak stało się właśnie latem 22, będą miały status autonomiczny. To znaczy będą miały daleko posuniętą samodzielność, dużo większą niż zwykłe województwa, pozostałe wszystkie województwa II Rzeczypospolitej. I tak się też stało, słowa oczywiście dotrzymano, w momencie, kiedy województwo śląskie się pojawiło, było autonomiczne. I fundamentów autonomii było kilka. Jednym z nich był osobny, własny w stosunku do Skarbu Państwa Skarb Śląski. I jednym z innych elementów tego statusu autonomicznego była również na przykład osobna policja województwa śląskiego, która była odrębną strukturą policyjną w stosunku do policji państwowej funkcjonującej na wszystkich pozostałych ziemiach Rzeczypospolitej. No i trzecim takim, można powiedzieć, najbardziej chyba fundamentalnym, najmocniej się rzucającym w oczy symbolem, jakby wyrazem owej autonomii, czyli tej specyficznej samodzielności województwa śląskiego, był właśnie Sejm Śląski. Czyli niezwykle jakiś tam sejmik wojewódzki, parlament taki wojewódzki o niskiej randze, ale instancja, która miała dużo więcej do powiedzenia niż inne tego typu, ale właśnie nie do końca tego typu izby w pozostałych województwach. Można powiedzieć, tak pisał wybitny konserwatywny filozof polityki i prawa, profesor Jaworski, no można powiedzieć, że wręcz sprawiało to wrażenie, obecność tego województwa autonomicznego śląskiego w strukturach II Rzeczypospolitej, swoistej unii politycznej dwóch państw, Rzeczypospolitej i województwa śląskiego jako odrębnej struktury, która ma własny skarb i własny sejm. Oczywiście to jest przesada, to jest pewnego rodzaju takie chęć pokazania, że jednak ten region ma mocną specyfikę. I dlatego my uznaliśmy, że te wystąpienia Korfantego w Sejmie Śląskim, no to są jednak innego typu wystąpienia, one mają swoją rangę, niż gdyby to były wystąpienia jakiejś, nie wiem, Rady Miejskiej Katowic. Nie mam nic do Katowic, prawda? Nie mam nic do Rady Miejskiej Katowic w ogóle. No ale zakładam, że ranga wystąpień jego tam byłaby jednak bardzo lokalna. Tutaj natomiast już jest regionalna i dotyczy województwa, które choć co prawda było najmniejsze w II Rzeczypospolitej, jednocześnie było najludniejsze z wszystkich województw w tejże II Rzeczypospolitej, a więc województwa naprawdę najbardziej zurbanizowanego i zindustrializowanego, a więc szalenie ważnego. I jego wystąpienia, które myśmy wydali dla pierwszej kadencji Sejmu Śląskiego, bardzo długiej, dla lat 22-29, dotyczą niby tych spraw górnośląskich w pierwszym rzędzie, bo o tym miał ten Sejm przede wszystkim, mógł o tym debatować. On nie mógł się odnosić do spraw ogólnopolskich, bo to pozostawało poza jego jakby zasięgiem, no bo miał swój regionalny wymiar. Otóż w tych wystąpieniach, w których on traktuje o województwie śląskim, ma taki dar, że na ogół łączy te sprawy wojewódzkie jednak z pewnym kontekstem szerszym, ogólnopolskim, ale też ogólnoeuropejskim, bo jest świadomy bardzo dużego znaczenia również w polityce zagranicznej województwa śląskiego. I w te swoje wystąpienia jednocześnie wtapia pewnego rodzaju swoje polityczne credo. Dlatego mając mało wystąpień własnych, że tak powiem, wypowiedzi takich na żywo formułowanych, nie mamy żadnych wspomnień po Korfantym, nie prowadził dziennika, przynajmniej nic o tym nie wiemy, nie mamy go. Uznaliśmy, że to jest fajna okazja, wydając te po prostu wystąpienia z trybuny sejmowej, po części spontaniczne przecież, bo nie można było czytać, trzeba było z głowy mówić, można było mieć notatki, że to jest fajna okazja, żeby zobaczyć, jak ten Korfanty tykał, że tak powiem, jak on myślał, jaki był jego ten background, prawda, jakiś ideologiczny, koncepcyjny, jak on postrzegał świat, jak on postrzegał zmieniającą się polską politykę i faktycznie z tego się robi taki bardzo fajny, moim zdaniem, fresk jego jakby na żywo komentowanego, jakby był jakimś youtuberem, po prostu na żywo komentuje przesuwającą się taśmę tych wydarzeń politycznych z lat, no właśnie tych 22-29, przy czym drugi tom przygotowujemy, no jest w recenzjach aktualnie i on będzie obejmował kadencję drugą i trzecią Sejmu Śląskiego, czyli lata 30-35 i to będzie drugi taki po prostu zbiór wystąpień właśnie Wojciecha Korfantego. Ja bym dorzucił jeszcze do tych słów, które powiedział Sebastian na temat tego, że tutaj widzimy tego Korfantego z całym jego temperamentem. Na zasadzie, ze względu właśnie na brak innych źródeł, ono prawie, to w dużym cudzysłowie, charakter wręcz jego dokumentu, przynajmniej najbliższy z tych jego spuścizny, jaką mamy po Korfantym, no oprócz oczywiście publicystyki, tak? No ale to, jest, ponieważ jest to na żywo, no to troszeczkę też więcej tego Korfantego widać, więc jeżeli by się chciało
próbować tą jego osobowość odtworzyć, no to chyba ten materiał jest najbardziej najbliższym. Co jeszcze jest tutaj istotnego w tych jego wypowiedziach? To są dwa takie, one powstały, znaczy te wypowiedzi dokumentują dwa takie ważne okresy w jego karierze politycznej, już w drugiej RP, no bo ponieważ Sejm został wybrany w 1922 roku, a przestał, ta kadencja zakończyła się w 1929, no to mamy dwa takie podokresy w historii II Rzeczpospolitej, czyli przed majem i po maju. To też oczywiście wpływa na kwestię, na zagadnienie. Maj 26. 1926 roku, czyli... Niedawno obchodziliśmy rocznicę. Dokładnie, które oczywiście dały się także odczuć w województwie śląskim, tam także sanacja stała się obozem dominującym. No i pojawił się wspominany już wojewoda Michał Grażyński, arcywróg Korfantego, jak się okazało. To oczywiście miało też wpływ na wypowiedzi sejmowe Korfantego, który po 1926 roku no bardzo dużo uwagi takich serdecznych słów poświęca i sanacji, co, i samemu wojewodzie. Co w tych 41 tekstach, 41 wystąpieniach, które nie są tylko samoistnymi wystąpieniami, tylko też tam są zawarte polemiki, dyskusje można powiedzieć. To nie jest tylko jakiś tam przewód otwarty w postaci jednej przemowy Wojciecha Korfantego, ale mamy też okrzyki z sali, dyskusje wzajemne, bardzo ciekawy tekst. Jakby ten poziom tego sporu politycznego bardzo wysokie rejestry z czasem osiągnął, więc rzeczywiście te emocje wręcz czuć czasami, łącznie chyba nasz ulubiony moment z Walentym Fojkisem, który w pewnym momencie nie wytrzymał ataku Korfantego na wspierających sanację powstańców śląskich, wbiegł na mównicę i złamał pulpit, więc to pokazuje też, co się działo w tej izbie, no i też i śląskiej polityce, no i polskiej w zasadzie. Tak, często się zarzuca polityce trzeciej RP, że była pełna emocji, ale to w drugiej RP każda partia miała swoje bojówki, które często ścierały się na ulicach, salach akademickich, wykładowych, kawiarniach, klubach sportowych. To wszystko było już przed wojną w dużo większym natężeniu, cała ta polaryzacja, poza tym więcej stronnictw, większe mniejszości narodowe, więc dużo się działo. To nie jest tak, że ta trzecia RP jest taka tragiczna pod tym względem. No dobrze, ale tak wracając do tego okresu, z tego tomu 22-29, co szczególnie wtedy widać w tym politycznym credo, jeśli tak można to ująć, w postawie Wojciecha Korfantego, albo inaczej, z czym wtedy zmagał się Górny Śląsk? Co było największym jego kłopotem? Trzeba sobie uświadomić, że Korfanty jest takim posłem, trochę bym powiedział, kaprysznym. To znaczy, kiedy Sejm rusza 10 października 22 roku, Korfanty oczywiście jest, na pierwszym posiedzeniu jest tylko przemówienie premiera Rzeczypospolitej, profesora Juliana Nowaka, ale na drugim i trzecim posiedzeniu już Korfanty zabiera głos i wyraźnie widać, że ma taką skłonność, żeby odzywając się publicznie, wstępując już na trybunę, występować w sposób by także znormatywny, to znaczy on się czuje powołany do tego i rzeczywiście jest do tego w jakiejś mierze predestynowany, żeby wystąpić jako ten by także gospodarz tego regionu teraz, który też ma pewne prawo do powiedzenia być może więcej niż inni politycy o tym, jak ten Górny Śląsk powinien się rozwijać. I w tym momencie pierwszym to, co jego szalenie niepokoi w tym okresie 22, nazwijmy to 26, to jest przede wszystkim to, aby w taki sposób skonsumować obecność gospodarczą, ekonomiczną Górnego Śląska w Rzeczypospolitej, żeby ten Górny Śląsk gospodarczo się nie zdegradował. Pamiętajmy, że to jest szalenie trudny czas, ponieważ tak naprawdę podział Górnego Śląska oznaczał rozcięcie pewnej jednolitej całości gospodarczej, konkretnego okręgu przemysłowego. No i takie coś się nigdy nie odbywa, taka operacja, tak, nie? Tak sobie. To panie doktorze, to tylko takie dopowiedzenie dla tych, którzy nie mają przed oczami mapy Górnego Śląska. Zresztą Instytut wydał bardzo ciekawe mapy Górnego Śląska. Świetna edycja. Też panowie maczali w tym chyba palce. Mam troszkę. Tylko przypomnijmy, jak ten Śląsk się różnił od obecnego, bo pewnie wszyscy sobie tam stawiają teraz przed oczami, jak tam ten Śląsk postrzegają. Jakich miejscowości na mapie ówczesnego Górnego Śląska nie było na terytorium II Rzeczypospolitej? Może tak, w ten sposób. Powiem przez negację. Czego nie było, to
łatwiej dopowiemy. To znaczy cała ta większa część tego regionu, ja też może jedno takie dopowiedzenie, bo pomyślałem o tym, kiedy pan powiedział, jak sobie ludzie dzisiaj wyobrażają ten Górny Śląsk, no ja myślę, że sobie nijak nie wyobrażają, bo większość kojarzy Górny Śląsk z województwem śląskim, co jest oczywiście no tak, całkowicie chybione. Widzą, no bo... Bytom, widzą Katowice. No tak, tak, ale widzą też Sosnowiec, widzą też Żywiec i tak dalej, a to prawda nie jest, całe Zagłębie Dąbrowskie to jest inna rzecz, Częstochowskie to też jest inna rzecz, Żywieckie, etc. W gruncie rzeczy nawet Śląsk Cieszyński jest przecież innym organizmem, że tak powiem, jakby geopolitycznym, ponieważ był częścią wcześniej państwa austriackiego, a ten właściwy, ten rdzeń województwa śląskiego, to jest część tego dawnego Górnego Śląska Pruskiego, który wchodził w skład tak zwanej rejencji opolskiej. No i teraz większa część tej rejencji opolskiej przypadła, pozostała w Niemczech, natomiast strona polska dostała tę część wschodnią, mniejszą, ale bardziej uprzemysłowioną. Siłą rzeczy, dobrze, no już przechodząc ad rem, jakby, co było po niemieckiej stronie? No Bytom, Zabrze, Gliwice to były niemieckie miasta, Racibórz to było niemieckie miasto, Olesno, Kluczbork, Opole, Głogówek, Głubczyce, Prudni, Gnysa, to są wszystko miasta, które są po niemieckiej stronie w tejże rejencji opolskiej. One nie przypadają Polsce. Polsce przypada, Tarnowskie Góry przypadają, prawda, Lubliniec przypada, Pszczyna, Rybnik, Katowice oczywiście, Królewska Huta, późniejszy Chorzów, Tarnowskie Góry, to jest ta część wschodnia. Ona jest, co ciekawe, mimo że jest mniejsza powierzchniowo, terytorialnie, jest jednocześnie ludniejsza, co ciekawe, no bo to jest po prostu właściwy okręg przemysłowy w większości. Z okręgu przemysłowego, tego wielkiego GOP-u, Niemcom pozostało tylko Trójmiasto, Bytom, Gliwice, Zabrze. To im zostało. Natomiast ten cały rdzeń wokół Katowic, Królewskiej Huty, Świętochłowice, Ruda, nie? To wszystkie miasta, miejsca, o których też rozmawialiśmy dzisiaj w kuluarach w różny sposób, one są po polskiej stronie. No i teraz jest problem, prawda, który się wyłania, wracając jakby do tego wątku wcześniejszego, o którym mówiliśmy. To jest ciekawe, bo w zasadzie ta granica w miastach przebiega, no bo każdy, kto z Państwa był, nie wiem, płynnie się przejeżdża z Bytomia do Chorzowa, czy też odwrotnie. Wie pan, to wcześniej było tak, że to było, powiedzmy sobie szczerze, ta granica była bardzo zygzakowata i wspomina pan Bytom i Chorzów, no ale jakby chcieliście jechać z Chorzowa do piekar śląskich, a myślę, że wiele osób to robiło, w piekarach była znana bazylika, jeden z ważniejszych takich ośrodków pielgrzymkowych katolicyzmu górnośląskiego, no to gdyby chcieć jechać tramwajem takim zwykłym, który po prostu funkcjonował, trzeba by dwukrotnie przekraczać granicę, wjechać do Bytomia na teren Rzeszy, następnie z tego Bytomia przejechać granicę do Polski, żeby wjechać do piekar, a z powrotem tak samo, znowu przekroczyć granicę raz i przekroczyć granicę dwa, bo Bytom był takim cyplem, który się, by tak rzec, wbijał w ten obszar polskiego województwa śląskiego. No potem oczywiście robiono jakieś, wytyczano objazdy tego wszystkiego, ale ta granica była strasznie skomplikowana. Po graffiti poznaję ruchu Chorzów, że jestem przecież w Chorzowie. No to tak, to są oczywiście pewne rzeczy. Ta granica może w tym okręgu przemysłowym nie jest już tak mocno odczuwalna, tam jest zawsze, ona jest odczuwalna mocno tam, gdzie jest ludność zasiedziała, nie? Więc to jest bardziej odczuwalne, to bardziej na takich terenach, powiedzmy, gdzieś tam, bardziej nazwijmy to na prowincji, że tak to nieładnie określę. Natomiast wracając jakby do tej kwestii Korfanty, początek, województwo śląskie, pierwszy ten okres, no ten problem gospodarczy jest rzeczywiście dla niego wielki, bo on się boi tego, co zresztą zaczęło się dziać, że jeśli kryzys uderzy mocno w Górny Śląsk, w okręg przemysłowy, to część tej społeczności, którą on nazywał śląskimi alzatczykami, czyli tej społeczności, która nigdy nie była do końca jednoznacznie typowe zjawisko wszystkich pograniczy. Tam jest część ludności, która się nie opowiada ani po jednej, albo ani po drugiej stronie narodowego sporu, czyli powie, ani nie jestem Niemcem, ani nie jestem Polakiem, albo ani nie jestem, nie wiem, Białorusinem, ani nie jestem Polakiem, idąc na inne tereny, albo ani nie jestem Ukraińcem, ani nie jestem, prawda? Jest taka grupa ludności, którą socjologowie nazywają indyferentną. Korfanty się o tę grupę bał, że ona się zacznie przychylać w stronę niemiecką. I dlatego, ale to jest jedna rzecz, no a druga rzecz, no bał się też po prostu pauperyzacji tego regionu. No gdyby ten przemysł walnął, że tak powiem nieładnie, gdyby on zaczął się sypać, co się też no działo z powodu wojny celnej z Niemcami, mnóstwo tych przyczyn było, prawda? Problem z eksportem węgla, etc. No to oczywiście wiązałoby się to z kompletną pauperyzacją regionu, nie? Z problemami też takimi, że ci spauperyzowani robotnicy, proletariusze może by nagle zaczęli patrzeć życzliwszym okiem niż do tej pory na partie komunistyczne, które miały swoje przecież wpływy na Górnym Śląsku także, niewielkie, ale miały. Po niemieckiej stronie było to widać bardzo silnie, po polskiej było to troszeczkę inaczej. A to było oddziaływanie po polskiej stronie Zagłębia? Tak i nie.
Ja bym tego zagłębia nie demonizował też, choć tego słowa, że ja bym nie demonizował zagłębia, pewno wielu znajomych mi nie wybaczy, ale jednak bym nie demonizował. Myślę, że to nie jest tak, że zagłębie jest tylko czerwone, aczkolwiek oczywiście tak. Zagłębie było, wydaje mi się, zawsze bardziej PPS-iarskie. Ja tam nie jestem tego znawcą, nie? To by trzeba już speców popytać, a przede wszystkim zagłębiaków. To takie przypisywanie zagłębiu takiego no, komunistycznego, bardzo silnego sznytu uważam, że jest jakąś ekstrapolacją z czasów PRL-u, z czasów gierkowskich, kiedy prawda, Gierek tam trąbił wokół zagłębia prawdopodobnie i Górnego Śląska też zresztą, no, tak naprawdę tworząc różnego rodzaju, czy lansując różnego rodzaju mity historyczne także. Natomiast wracając do tych lat 20. wczesnych, do tych sporów, to jest jedno, z jednej strony to, co widać w tych przemówieniach, to jest kwestia ekonomiczna. On cały czas temu poświęca uwagę, a bardzo dobrze się na tym zna skubany, ponieważ studiował i na Politechnice w Charlottenburgu, i na Uniwersytecie Wrocławskim, i na Uniwersytecie Berlińskim. Żadnego nie skończył, ale to nie jest ważne, ponieważ chodził na zajęcia dobrych profesorów, między innymi Wernera Sombarta, jednego z lepszych ekonomistów tamtego czasu. I rzeczywiście był to taki samouk, wie pan, taki, który nie czyta po to, żeby po prostu szpanować przed niewiastami, ale czyta po to, żeby coś zrozumieć, nie? I to u niego widać. Kiedy się czyta te jego wystąpienia, one są nieprawdopodobnie jednak rzeczowe, oparte na faktach, mnożące daty, etc. Ale druga sprawa, która jest dla niego bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o te początki, o to kształtowanie się województwa śląskiego. I to jest, powiedziałbym, drugi element, będzie jeszcze trzeci. Mirku, musisz jeszcze chwilę wytrzymać, ja to szybko teraz zetnę już. Drugi ten problem jest taki, że to jest mniejszość niemiecka oczywiście. Masa ludzi, może 100, może 300 tysięcy, bo to bardzo trudno policzyć na takim terenie mieszanym. Bardzo różne są te badania, którzy są głęboko nieszczęśliwi tym, co się stało, że oni są w Polsce. Oni tego nie chcą w większości. Przynajmniej elity. Elity tego kompletnie nie chcą. A więc grupa, która jest potencjalnie rozsadnikiem absolutnie irredentystycznych, nielojalnych wobec państwowości polskich postaw. To jest druga rzecz, która go niepokoi i bardzo dużo, jak państwo byście zajrzeli, czytelnicy do tej książki, byście zobaczyli, że bardzo dużo jego wystąpień to są właśnie różne polemiki i próby wejścia w rozmowę z tymi przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Raczej tak na ostro, nie? Powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki czas. Przynajmniej w tym okresie. W tym okresie, potem się to trochę zmienia. I trzecia rzecz, to już na koniec, to już Mirku, już naprawdę taka koda będzie. To są oczywiście socjaliści, nie? Ponieważ on wychodzą... Czyli środowisko koło piłsudczykowskie, mówiąc delikatnie. Jeszcze wtedy nie. Jeszcze wtedy nie. PPS, po prostu PPS. To niekoniecznie są zwolennicy Piłsudskiego wtedy. Potem się to wszystko miesza przez ten wielki game changer w postaci, wspominałeś o tym, przewrotu majowego, nie? Gdzie rzeczywiście no, część środowiska PPS-iarskiego poparła Piłsudskiego, potem się wycofywali, różnie to było, prawda? Wiemy, jak to tam jest. Natomiast jeśli się przyjrzymy tym przemówieniom, to duża ich część to jest polemika, regularna polemika z socjalistami, z Biniszkiewiczem, zwłaszcza liderem socjalistów śląskich, ale też z innymi politykami, z Mahejem, z Adamkiem, z wieloma innymi, których on atakuje, których on krytykuje, ponieważ odrzuca całkowicie ich światopogląd i ich poglądy gospodarcze. On jest zwolennikiem gospodarki jednak wolnorynkowej, pewnego liberalizmu gospodarczego, zwłaszcza wtedy mocniej niż później w latach 30., kiedy bardziej troszeczkę na etatystyczne różne stanowiska przechodzi. I on jest też no przede wszystkim absolutnie nie osobą, która absolutnie akceptuje ich światopoglądu w sensie tego głębszego, nazwijmy to metafizycznego, ponieważ jest to człowiek wierzący i przekonany o tym, że chrześcijaństwo powinno być jednym z fundamentów kształtowanego porządku także politycznego, społecznego i gospodarczego. Przepraszam, Mirku, że cię tak zagadałem, ale pan pytał, to powiedziałem. Nie wiem, dziękuję. Czy dorzucać, czy przechodziłem w inny wątek? Nie, niech pan dorzuca. Ja bym tylko, niech pan dorzuca. Ja bym tylko jeszcze nawiązał do tego wątku narastającego niezadowolenia społecznego, bo rzeczywiście, o ile ten 1922 rok, przyłączenie województwa śląskiego do Polski, no też chętnie to przedstawiamy jako taki moment bardzo uroczysty, bo rzeczywiście uroczyście było to obchodzone, ale ta rzeczywistość gospodarcza dotknęła region bardzo, bardzo, bardzo szybko już pierwsze demonstracje to są na jesieni 1922 roku, 23 one mają już charakter krwawy. Nie dotyczy to tylko tej ludności labilnej, tych górnoślązaków, którzy nie opowiadają się może po jednej ani po drugiej stronie, no ale też tych mieszkańców regionu, którzy jednoznacznie opowiedzieli się po stronie polskiej, więc polityk nie mógł być
głuchy także na te problemy, tym bardziej, że już to jest rok 23, bardzo mocno zaczyna się pojawiać krytyka samego Korfantego, jako też przedstawiciela obozu rządzącego, tego, kto naobiecywał Górnoślązakom, jaka to szczęśliwość będzie Rzeczpospolitej, a rzeczywistość wygląda inaczej. No i szczególnie, to też nie jest przypadek, krytyków znajduje w obozie powstańczym, też bardzo mocno ciążącym ku obozowi Józefa Piłsudskiego, a jeszcze ta temperatura krytyki Korfantego samego pewnie wzmocniona przez to, że na Górny Śląsk trafiają też tysiące migrantów z tej niemieckiej części Górnego Śląska, którzy opuścili swoje domy po 1922 roku, więc tych punktów niezadowolenia jest bardzo bardzo dużo. No a ta kwestia też kompetencji gospodarczych Korfantego, no pamiętajmy, że on też piastował bardzo ważne funkcje w instytucjach gospodarczych na Górnym Śląsku, więc no, chociażby w Skarbofermie, spółce polsko-francuskiej, która zarządzała no, tym państwowym, że tak powiem, przemysłem w regionie, więc informacje miał z pierwszej ręki, na pewno był dużo lepiej poinformowany w wielu kwestiach gospodarczych niż inni posłowie innych partii. Tak, ale jeśli mogę, panie Rafale, tylko jedna rzecz. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy zasiadają w radach nadzorczych i w ogóle nie wiedzą nawet, w jakiej spółce zasiadają, więc to też jest taka prawidłowość, nie? Natomiast chodzi mi o to, że Korfanty, o jasne, pełniąc te funkcje, zasiadając w Radzie Nadzorczej, czy Skarbofermu, czy Banku Śląskiego, to było szalenie istotne przecież tak naprawdę, również z powodu późniejszych zarzutów wobec niego, jednak wykazywał się kompetencją, nie? To nie jest tak, że on tam przychodził i drzemał gdzieś, tylko on rzeczywiście się na tym znał, nie? Na ekonomii. Tylko obawiam się, że dla wielu tak wyborców tego okresu to jego kompetencje aż takiego znaczenia nie miały, a ten duży brzuch, który już wtedy karykaturalnie mu pokazywano jako brzuja dorabiającego się na ich nieszczęściu. To szereg wątków, które może też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się czyta te jego przemówienia w tego okresu konkretnie. Jeszcze będąc przy tej książce, ale też przy całej postaci integralnie. Zaraz będziemy porządkować, bo wszyscy lubią, i nie tylko historycy, ale też słuchacze, chronologię. Troszeczkę spojrzymy, skąd on wyrastał, kim był. To jeszcze do tych wystąpień wracając. Czym był 26 rok dla wydarzeń na Śląsku? Bo w Warszawie to możemy na dzisiaj przejść tutaj konkretnie i pokazać, co się mniej więcej wydarzyło, co się działo, chociaż oczywiście to nie jest ta Warszawa z okresu II RP, bo po powstaniu była przez komunistów odbudowywana częściowo w dosyć dowolny sposób. Zresztą jesteśmy bardzo blisko można powiedzieć, takiego sowieckiego palca Warszawy, gdzie ta Warszawa bardziej przypomina niektóre obrzeża, czy nawet śródmieście Moskwy, niż przedwojennej Warszawy. Mam tutaj na myśli Plac Konstytucji, który dla wielu warszawiaków był nie do przyjęcia po wojnie i autentycznie dużo osób omijało te rejony, żeby tędy w ogóle nawet nie przechodzić. Ale to jest inna sprawa. 26 dla Śląska, bo dla kariery politycznej Korfantego to jest chyba, to jest moje pytanie oczywiście, to nie jest stwierdzenie, tylko pytanie, to jest eliminacja z krajowej polityki. No nie całkowicie eliminacja, ale tak naprawdę już zakończenie jego przecięcie wszelkich aspiracji, jeżeli jeszcze w tym okresie miał. Sam przebieg zamachu majowego na Górnym Śląsku szczególnie gwałtowny nie był. Mógł mieć, gdyby, jak twierdziło wielu współczesnych, gdyby Korfant, przeważyła w obozie tym rządowym opcja Korfantego, który podobno był nawet gotów doprowadzić do wojny domowej, aby walczyć z zamachem. W każdym razie jednoznacznie negatywnie odniósł się do tych wydarzeń. Proponował zresztą przeniesienie Sejmu do Poznania, a to już mogłoby oznaczać przecież dużo wybuch wojny domowej już na pełną skalę. Natomiast no, gdy to się nie stało, no to tutaj jakiś dramatycznie to nie przebiegło. Natomiast kiedy przybył do Katowic, mianowany wówczas, bodajże we wrześniu, to było 1926 roku, wojewoda Michał Grażyński, no to przywitało go wielu zwolenników Korfantego, odpowiednio go
hasła przeciwko niemu wznosząc, co no, w jakiś tam sposób ustaliło klimat polityczny w województwie na następne, na następne lata. Ale rzeczywiście w tym momencie Korfanty, który już nie może liczyć na jakieś większe wpływy w Warszawie, też zostają mu odebrane te funkcje gospodarcze, które miał właśnie Skarbofer, Bank Śląski. No, w pewnym sensie zostaje ograniczony do województwa śląskiego, chociaż pamiętajmy, że cały czas jest przecież też posłem do Sejmu RP. No i zaczyna się już naprawdę bardzo, bardzo mocna gra polityczna, także tutaj bardzo ostra polemika, tutaj konkretnie z Michałem Grażyńskim. I to jest właśnie ten okres, drugi okres, o którym mówiłem, który ilustrują przemówienia Korfantego w Sejmie Śląskim. Co istotne, władze sanacyjne bardzo chętnie sięgały po narzędzie, jakim jest cenzura. Także cenzurowano wypowiedzi co ostrzejsze w korfantowskiej Polonii. W związku z czym dla Korfantego ten Sejm Śląski stał się bardzo ważnym forum wygłaszaniem różnych deklaracji, piętnowania działań sanatorów w województwie śląskim, no też ostrych ataków na chociażby popierających i powstańców śląskich. To tutaj bardzo, bardzo widoczna specyfika regionalna. Oskarżał Związek Powstańców Śląskich, przynajmniej część powstańców, o to, że no, atakują jego zwolenników. Też miało miejsce pobicia jego najbliższych współpracowników, więc tutaj to bardzo dużą rolę odgrywało. Już nie mówiąc o samych tak bardziej złożonych atakach na samego Wojciecha Korfantego, ale to także w Warszawie miało miejsce zresztą. A co do sporu z Grażyńskim, czy ten spór też miał charakter personalny, czy tylko spór ten miał charakter dwóch niechętnych sobie obozów, czy stronnictw, czy pewnego myślenia politycznego, także myślenia politycznego o regionie? Z czego to wynikało? No, on miał trochę wcześniejszą genezę niż sam zamach majowy, bo Grażyński, wywodzący się z Małopolski, był jednym z tych oficerów Wojska Polskiego, którzy jeszcze w 1922 roku zostali przez polski wywiad oddelegowani do pracy na Górnym Śląsku w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. I dość szybko pojawiła się rozbieżność wyobrażeń na temat kierunku walki, sposobu walki o Górny Śląsk, gdyż Korfanty jako polityk, świadomy uwarunkowań międzynarodowych tego całego procesu, a wyznaczał je traktat wersalski, który przecież narzucał plebiscyt, no on był przeciwny zasadniczo działaniom zbrojnym, gdyż uważał, że one mogą bardziej zaszkodzić i kampanii plebiscytowej, i polskiej polityce niż pomóc. Natomiast no, Korfanty trafił do grupy powstańców, tych członków POW, którzy przede wszystkim chcieli walczyć z bronią w ręku. To też jest okres takiego coraz bardziej widocznego konfliktu między samym Korfantym, który próbował nad tym POW utrzymać władzę, a która to POW wymykała mu się też ciążąc ku obozowi Piłsudskiego. Więc już w tym okresie. Grażyński w swoich wspomnieniach narzekał zresztą, kiedy się tam próbował kreować na męża opatrznościowego okresu powstań śląskich, że Korfanty nie miał zrozumienia, że był kunktatorski, zwłaszcza w okresie trzeciego powstania śląskiego. Natomiast ten taki najbardziej ostry moment, który być może też ustawił ich stosunki na następne lata, to jest okres trzeciego powstania śląskiego. Przez Korfantego, no raczej traktowanego jak taka demonstracja zbrojna, a przez wielu ludzi z POW, w tym Grażyńskiego, no jako okazja do tego, aby zająć Śląsk, sporny region, po prostu w walce. Więc gdy Korfanty w pewnym momencie powstania zaczął dążyć do jego wygaszenia i skonsumowania w sposób polityczny, no to akurat Grażyński należał do tej grupy ludzi, którzy jednoznacznie chcieli kontynuować walkę, chociażby no, za cenę działań, które naprawdę mogły być bardzo ryzykowne i dla powstania, i dla nawet państwa polskiego. No, te rozbieżności doprowadziły do tego, że Grażyński stał się jednym z przywódców buntu w Grupie Wschód, której był szefem sztabu.
chcieli aresztować Korfantego, ostatecznie Korfanty zdołał aresztować buntowników, no ale to już tu ten moment tego konfliktu jest tutaj bardzo, bardzo wyraźny. No a po 1926 roku też w związku z okresem powstańczym miała miejsce bardzo ostra walka o no w zasadzie narrację historyczną na temat powstań. I tutaj Grażyński bardzo mocno artykułował to kunktatorstwo Korfantego i chęć walki jego powstańców śląskich, do których zresztą bardzo mocno się odwoływał i który zdobył bardzo duże poparcie. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, też patrząc przez współczesność. Czy wszyscy ci, którzy na Śląsku próbują się odnieść do tej historii nawet z przełomu XIX-XX wieku, do tych wszystkich sporów, które rodziły się, były, istniały w II RP, do tego wszystkiego, co stało się w PRL-u i po PRL-u, czy wszyscy przyjmą Korfantego jako takiego lokalnego, ważnego polityka, czy będą też takie grupy, które powiedzą nie, bo? Mirek wspominał o tym, że po 26 ujawniło się, a może też pogłębiło takie pęknięcie w postawach części, nazwijmy to może tak, w taki sposób opinii publicznej na Górnym Śląsku, pęknięcie między obozem Korfantego, tak zwanymi korfanciarzami, a obozem zwolenników Grażyńskiego. I to pęknięcie w pewnym sensie, no w jakimś stopniu, oczywiście wśród głównie społeczności zasiedziałej, wśród tych, którzy jakby mają korzenie gdzieś tam, czy wywodzą się z jakichś rodzin, prawda, z okresu międzywojennego, to ciągle gdzieś tam jest widoczne, to powraca. To znaczy część osób faktycznie uważa Korfantego za polityka niedobrego, który paktował z Niemcami, zwłaszcza w okresie międzywojennym, który w czasie powstań był właśnie, tak jak mówił tutaj Mirek, był kunktatorem, unikał walki, mógł osiągnąć więcej, a nie był w stanie tego osiągnąć. Po 26 roku doprowadził do skłócenia obozu polskiego, prawda, w województwie śląskim. Natomiast Grażyński to był ten mąż stanu, prawda, to był ten, który przyszedł i ten, który zaczął stanowić pewną nową rzeczywistość. I rzeczywiście, który dążył do tego celu, jakim była integracja absolutna województwa śląskiego z resztą Rzeczypospolitej. No jest takie pęknięcie, są takie dwie opcje. Jest oczywiście jeszcze też opcja środowisk, które by można nazwać mocno autonomistycznymi, doseparatystycznymi, dla których Korfanty no, jest politykiem w ogóle... No raczej krytycznie postrzeganym, wydaje mi się, jako taki, który po prostu przyjął jednoznaczną opcję polską, a powinien myśleć jednak o czymś typu, nie wiem, samodzielne państwo górnośląskie i tak dalej, prawda? Są takie środowiska również, które w ten sposób to postrzegają. Można... A to miałoby jakiekolwiek uzasadnienie, czy to jest takie raczej pragnienie tych środowisk? To znaczy, no, to jest przede wszystkim pewna fantasmagoria, prawda? Nie było tej możliwości. Były o czym... Do czego te środowiska się odwołują? Do pewnego momentu po roku 18, a tak naprawdę między rokiem 18 a czerwcem 19, między listopadem 18 a czerwcem 19, czyli do bardzo krótkiego okresu, kiedy jakby ten los Górnego Śląska nie był oczywisty. Wtedy pojawiły się środowiska, Związek Górnoślązaków na przykład, które uważały, że dobrze, może to nawet troszeczkę później jeszcze się ciągnęło w roku 19, może nawet do początku 20, które uważały, że w sytuacji polsko-niemieckiego konfliktu o przynależność tego regionu należy doprowadzić do jego swoistego wyłączenia z Rzeszy, ale nie przyłączenia do Polski i stworzenia z niego takiego neutralnego bytu stojącego na silnym fundamencie gospodarczym, ale powiedzmy Szwajcaria na przykład. Były oczywiście takie koncepcje, były takie środowiska. Wie pan, to jest dosyć złożone zjawisko. Trudno jest ugryźć jedną formułą, ponieważ część ludzi funkcjonujących w tym środowisku takim suwerennym, nazwijmy to, opcja suwerenny Górny Śląsk, to są ludzie, którzy mają po prostu proniemieckie poglądy i uważają, że w
ten sposób maskując, prawda, swoje faktyczne cele, w rzeczywistości zachowa się ten Górny Śląsk dla Niemiec. To jest część tych środowisk, które nazwać można by śląsko-niepodległościowymi, ale część, wydaje się, faktycznie uważa, że jest to pewne rozwiązanie. No to i nawet, co więcej, był moment, kiedy wielki przemysł, czyli ci wielcy magnaci przemysłowi górnośląscy, wszystko oczywiście Niemcy, uważali, że to nie jest złe rozwiązanie, no bo gdyby rzeczywiście wyłuskać ten region i przekształcić w jakiś byt samodzielny, administracyjny, to co by to dało? No, chociażby to, że nie musiałby taki byt partycypować w płaceniu reparacji, które Niemcy musiały po I wojnie światowej płacić. Natomiast ten koncept ani Polska, ani Rzesza Niemiecka no poległ w momencie, w którym w traktacie wersalskim zostało zapisane, że na Górnym Śląsku ma być przeprowadzony plebiscyt, który ma zdecydować, czy ten region ma przynależeć do Polski, czy do Niemiec. Czyli tej opcji trzeciej nie było, prawda? Więc ja bym powiedział tak, Korfanty jest takim politykiem, który na pewno, o którym można powiedzieć dwie rzeczy, jeśli chodzi o jego dzisiejszą recepcję. Na pewno nie jest to tak, że to jest polityk, którego wszyscy uwielbiają i kochają. To jest jedna sprawa. Wokół niego był zawsze spór, ponieważ to jest taki typ. To jest taki huczący, buczący, troszeczkę taki, no powiedzmy sobie szczerze, też polityczny jednak awanturnik. Nie? To nie jest ktoś taki łagodny jak baranek, który chodzi i tam meczy, tylko jest to raczej facet, który bierze się za bary z historią, nie? Który walczy o coś. Nie? To nie jest jakaś taka... To nie jest taki urzędnik. Powiedzmy sobie szczerze, Grażyński to jest taki urzędas, nie ujmując niczego urzędnikom, ale on przyjechał, kazał mu być Piłsudski, on przyjeżdża w tych spodenkach harcerskich, chodzi i opowiada. On jest niepoważny taki, prawda? Natomiast wszyscy... Oczywiście można sobie wyobrazić, że on jest kimkolwiek, ale on nie ma tej osobowości, on nie ma tej charyzmy, on nie ma tego zwierzęcia politycznego w sobie, które ma Korfanty. I to jest ten drugi biegun. Ten właśnie fakt, jakby się nie spierać o Korfantego, jakby nie krytykować pewnych jego rzeczy i pewnych jego decyzji z różnych perspektyw, jak powiadam, z bardzo różnych punktów widzenia, czasem przeciwstawnych, to wszyscy, myślę, zgodzą się w tym, że jest to absolutnie, jeśli chodzi o pewną osobowość polityczną, rzeczywiście człowiek numer jeden, jeśli chodzi o XX wiek w regionie. Tylko jedna uwaga, nie wiem, czy ta, możemy mówić o tym, że jest to, że trwa jakiś wielki spór wokół Korfantego obecnie. Bo tak jak już mówiłem, to te emocje były bardzo silne w okresie międzywojennym, może powojennym, ale teraz, no, zwłaszcza o tym, co mówiłem, o tym jego dominacji w życiu, w narracji historycznej dotyczącej powstań, no to on stał się już taką ikoną, którą Grażyński z całą pewnością nie jest, więc jeżeli są jakieś spory, to już w środowiskach specjalistów osób w jakiś tam sposób jeszcze emocjonalnie może czy w to zaangażowanych. Więc to już mówimy tak naprawdę o sporze historycznym. No to jest na pewno, jeśli mogę jeszcze też, panie Rafale, sekundkę jedno do powiedzenia, to jest na pewno spór klerków już obecnie głównie, prawda? No ale to tak jest, ponieważ Korfanty, który jest przedstawiony opinii publicznej, który jest tą postacią publiczną, jest już całkowicie wyczyszczony i uproszczony, że tak powiem. To jest komisarz, tak jak powiedziałeś, i dyktator. Koniec. I dlatego jest to wielka postać, wybitny, prawda, polityk, etc., etc. Natomiast jeśli schodzi się już na poziom jednak ludzi, których ta historia bardziej interesuje, to ten spór jest tam zawsze obecny. On się zawsze pojawiał. Zawsze pamiętam, że myśmy mieli pierwszą promocję tej książki w Świętochłowicach. Pierwszego wydania tej książki wskazuje na ten album. I wtedy, kiedy żeśmy tam mówili o właśnie różnych sprawach dotyczących walki Korfantego z sanacją, etc., to ktoś z publiczności powiedział, ale przecież to był aferzysta, on robił przekręty. No, więc to ciągle jest, Mirek. Też z drugiej strony zgłosił się człowiek, który będzie chciał bronić do upadłego Wojciecha Korfantego. Inna osoba powiedziała, ciekawe, Korfanty że... stała i powiedziała takim tonem po prostu bardzo jednoznacznym, Korfanty jest osobą bez zarzutu. Prawda? Ale... To było takie urbi et orbi, tak, ex cathedra, tak. Ogłaszam o to. Ciekawe, że takie rozmowy, takie deklaracje się zapadają. Ale grono jednak bardzo wąskie. No, myślę, że spór gdzieś tam ogłoszony na najważniejszych gazetach, na najważniejszy plac w Katowicach tłumów by nie zebrał generalnie. Więc to... No dobrze, to tak jak to teraz wrócę do kwestii, którą wcześniej poruszałem. Do pewnej biografii, która się ukazała, zostawiam na uboczu autora tytuł, ale tam taki jedno z pierwszych zdań na kartach tej książki, mówiąc szczerze, aż z ciekawości po przeczytaniu tego zdania ją kupiłem, żeby zobaczyć, co jest dalej. Było takie stwierdzenie, że Korfanty nie był ani Polakiem, ani Niemcem, że on sobie tą tożsamość polską w pewnym momencie wybrał.
To jest, wie pan, jak mawia mój kolega Jarek Neja, to jest kanał. To jest kanał. Nie, bo to są takie kwestie, które na Śląsku, na Górnym Śląsku się pojawiają generalnie, takie dyskusje, rozmowy. Znaczy Korfanty to sam powiedział, panie Rafale. Korfanty to sam powiedział coś takiego, że on Polakiem został, bo on chciał zostać Polakiem. Ale musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest pewna tożsamość etniczna, to jest inaczej, to jest pewnego rodzaju zasób etniczno-językowych cech, które ktoś ma, a druga rzecz to jest jego poczucie własne, narodowościowe. Zakładam, że wielu w tym czasie, kiedy on się urodził, lata 70. XIX wieku, wielu chłopów w Galicji też by nie powiedziało, że są Polakami, bo tego jeszcze do końca nie wiedzieli. Trzeba ich było uświadomić. Rozmawiamy w Warszawie, jak się zajrzy do książki Bogdana Cywińskiego Rodowody niepokornych. No, Jezus, no. No, co kształtowało wzorce, które tutaj do dzisiaj w dużym stopniu są. Tam szacunek dla rangi, dystynkcji i tak dalej, i tak dalej. To się znikąd nie wzięło w Warszawie. No tak, tylko pewnego rodzaju to poczucie narodowe to jest pewna idea narodowa, to jest pewien produkt jako coś świadomego, jako coś, co ludzie powinni interioryzować jako część ich tożsamości, szeroko rozumianej, bo tam różne komponenty mogą wchodzić w rachubę. To jest jakiś taki produkt, no jednak środowisk intelektualnych w Polsce, przede wszystkim inteligencji, głównie spod znaku oczywiście endeckiego. Korfanty łapie ten... Tak nawet niechętni Dmowskiemu mówią, że on unarodowił Polaków, po prostu. Tak, 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 tak. A Dmowski to jest ktoś pod Balicki, prawda, ludzie z Ligi Narodowej, choć oczywiście Liga Narodowa nie równa się, prawda, endecja to jest troszeczkę złożony, bardziej złożony problem, nie tu jakby miejsce, żeby to rozstrzygać. Natomiast on pod Korfanty od początku, kiedy zaczyna politycznie myśleć, znajduje się pod tymi skrzydłami. Ale to, że co to znaczy, że Korfanty zdecydował, że będzie Polakiem? Proszę pamiętać, że kiedy został ochrzczony w kościele w Siemianowicach imieniem Albert, Albert Korfanty. I można sobie wyobrazić, jak tysiące innych górnoślązaków, że mógł pójść do tego gimnazjum królewskiego, złożyć tę maturę, nauczywszy się perfekcyjnie tylko języka niemieckiego jako literackiego, standardowego języka, a polskim posługując się wyłącznie tym wariantem, prawda, czy jak niektórzy chcą etnolektem po prostu górnośląskim, mógł nie nauczyć się tej polszczyzny po prostu literackiej, a nauczył się jej to świetnie, ale idźmy tą alternatywną drogą, prawda, w pewną alternatywną historią Korfantego. No i mógł zostać albo, nie wiem, księdzem Albertem Korfantym, albo jakimś urzędnikiem Albertem Korfantym, kompletnie zniemczonym, prawda? Całkowicie jakby zapominającym o swoich korzeniach, a jego dzieci by już nawet tej, prawda, tak zwanej gotki, tego etnolektu nie znali, nie znały być może, prawda? Mógł się zniemczyć, bo przecież to dotyczyło tysięcy ludzi, jak całe te, jak Zabór Pruski i jak Górny Śląsk Długi i Szeroki. To się działo, prawda? Zresztą nie tylko w pruskim, w austriackim także, może w mniejszym stopniu. A myślę, że i Zabór Rosyjski nie był od takich sytuacji wolnych, by przypomnieć pewne dylematy bohaterów syzyfowych prac Żeromskiego, prawda? To są pewne sytuacje, z którymi realnie było się konfrontowanymi. I kiedy Korfanty mówił, że on zdecydował się zostać Polakiem, to jemu chodziło właśnie o to, że on mógł być też Niemcem, prawda? Mógł się zniemczyć, bo pewno miał wielu takich znajomych, którzy poszli tą drogą. Ale nie, on wybrał inną drogę pod wpływem głównie księży o takim narodowym usposobieniu, jak ksiądz Aleksander Skowroński czy ksiądz Jan Kapica, bo o nich przede wszystkim zawsze mówił. Zaczął czytać przy pomocy słownika polsko-niemieckiego dzieła literatury polskiej, ponieważ tych słów z polszczyzny literackiej wielu po prostu nie znał, musiał je sobie przyswoić w taki sposób. No i stał się rzeczywiście no, politykiem polskim i uznał, że on jest Polakiem faktycznie i on co więcej uznał, że wszyscy górnoślązacy rdzenni są Polakami, ale tego nie wiedzą. Są jak pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą, prawda? Więc trzeba ich w tym obudzić. I to jest ta jego misja, nie? Że trzeba wszystkich obudzić, żeby się obudzili i uświadomili, że Polacy, że górnoślązacy gotki mowy polskiej czy mowy śląskiej, jak to nazywać, wtedy to różnie się mówiło, są tymi samymi Polakami w Siemianowicach, co na Mazowszu, na Pomorzu, Wielkopolsce i w Galicji. Nie? To jest jego pewna idea fix i to być może jest to właśnie, że tożsamościowo rozstrzygnął i zdecydował, że teraz będę Polakiem. Z drugiej strony jakby, tak to można rozumieć. Z drugiej strony jakby nieco trywialniej przeczytać jego wspomnienia właśnie, na których opisywał ten moment. Ten moment przebudzenia narodowego, to tak właśnie zastanawiam, czy po prostu ci nauczyciele z katowickiego gimnazjum
wielkoniemieccy po prostu trafili na wyjątkowo zaziornego chłopaka w okresie buntów, który zareagował po prostu wbrew ich działaniom. To oczywiście takie dość może bardziej nie na serio stwierdzenie, ale bo cała grupa tak naprawdę była uczniów tego gimnazjum, czy też wokół ich kolegów, chociażby Konstanty Wolny, później przez lata współpracownik Korfantego, którzy już wtedy się zaczęli zrzeszać różne kółka i właśnie za działalność w tego typu organizacjach Korfanty został wkrótce oddelegowany, co pokazuje, że już ten proces takiego odrodzenia przynajmniej w niektórych środowiskach górnośląskich, narodowego, polskiego przebudzenia, jakby to chcieli powiedzieć Polacy, czy po prostu zyskiwania tej świadomości, no już miał wtedy miejsce. Co kształtuje go politycznie dalej? To różne okresy na zasadzie. Co go kształtuje politycznie? W tym okresie takim na początku. Wystartował jak do w wyborach do Reichstagu w 1903 roku jako polityk związany z tą Polską Ligą Narodową, ale tak naprawdę następne lata do 1918 roku Korfanty jest politykiem funkcjonującym w niemieckim systemie politycznym. Oczywiście on się deklaruje bardzo wyraźnie jako Polak. No już w tym 1903 roku, kiedy zostaje wybrany do Reichstagu, on zgłasza akces do Koła Polskiego jako pierwszy poseł z Górnego Śląska, więc tutaj jakby tą swoją tożsamość polityczną bardzo mocno podkreśla. Natomiast jeżeli wziąć pod uwagę, że następne lata, to jest jednak system państwa niemieckiego, to wyglądało na to, że ukształtowała go politycznie niemiecka polityka, czy też funkcjonowanie w tymże systemie. Bardzo konkretna niemiecka polityka, Partia Centrum. Panie Sebastianie, pana obszar badawczy również. No tak, bo on pozycjonuje się i startuje w politykę jako oponent główny Partii Centrum, a pamiętajmy, że Partia Centrum, katolicka partia założona w dobie Kulturkampfu we wszystkich tych obszarach Rzeszy Niemieckiej, gdzie dominuje katolicyzm, po to, żeby bronić interesów katolicyzmu przed zakusami zjednoczonego dopiero co państwa niemieckiego, ucieleśnianego przez kanclerza Bismarcka. Ona generalnie oferuje również pewną przestrzeń dla tych działaczy katolickich Górnego Śląska, którzy walczą o prawa większe niż to oferuje państwo niemieckie dla języka polskiego, dla ludności polskiej, czy ostrożniej mówiąc polskojęzycznej. I ta partia, Centrum, na 12 posłów, których Rejencja Opolska wysyła do Reichstagu, wysyła 12 posłów. To znaczy ona ma absolutny, czy tam 11, ona ma absolutny rząd dusz, jeśli chodzi o Rejencję Opolską. I dla Korfantego jest jasne, że jeśli on chce się w jakiś sposób odbić, wyróżnić, spolaryzować scenę polityczną, a tym samym być może przyciągnąć do siebie wielu zwolenników na tyle licznych, żeby tych kilkanaście tysięcy przynajmniej, żeby go wyekspediować do Berlina jako posła do Reichstagu, to on ma dwie drogi. Pierwsza to jest droga, że on się spozycjonuje jako narodowiec, jako przedstawiciel czystej sprawy, jak ktoś mówił sam, narodowej, polskiej, prawda? Bo ci centrowcy Polacy jego zdaniem zaciemniali sprawę i generalnie byli sługusami polityki niemieckiej, albo jako socjalista. Jest taki moment, Korfanty socjalistów zawsze nie cierpiał, to trzeba powiedzieć, on lewicy nie znosił, był rzeczywiście zawsze takim centroprawicowcem, ale niektórzy powiadali, że miał taki moment, że coś tam w Berlinie jeszcze z tymi socjalistami polskimi, oczywiście PPS zaboru pruskiego, w jakiś tam sposób kokietował. No on się tego wypierał, ale niektórzy mówili, że owszem tak było. Natomiast fakt jest taki, nie zdecydował się na pójście drogą socjalistyczną, z jakich względów? No prawdopodobnie z powodu jednak pewnych przekonań, nie? Mimo wszystko. Natomiast zdecydował się na pójście tą drogą narodową, na wybranie tej opcji narodowej. I cały jego impet politycznego wejścia to jest uderzenie w katolicką partię Centrum. Precz z Centrum, to jest hasło, pod którym on w 1901 roku wchodzi do polityki. Precz z Centrum. To są zdrajcy sprawy polskiej. Oni tak naprawdę szkodzą, ponieważ oni utrzymują pewnego rodzaju niewielkie przywileje dla języka polskiego, a my chcemy pełni praw.
pełni praw, po prostu, żeby można polskim się posługiwać tak, jak to jest z językiem niemieckim, żeby Polacy mieli pełne prawa, a w jakimś momencie przyszłości, gdyby odtworzyło się państwo polskie, żebyśmy byli jego po prostu częścią. Oczywiście ten jego program nie jest tam precyzyjnie sformułowany, to są pewnego rodzaju postulaty ad hoc, ale to jest właśnie to jest ten kierunek jego wejścia politycznego, uderzyć w centrum. I to powoduje oczywiście ogromny rozgardiasz tak naprawdę, ale ten rozgardiasz mu służy, ponieważ go promuje, go lansuje w przestrzeni publicznej, a że przy okazji Korfanty, nie będąc socjalistą, jednocześnie głosi bardzo radykalne hasła, na przykład krytykujące magnatów, krytykujące kapitalistów niemieckich i tak dalej, to się przyciąga do siebie różne głosy również radykałów. I on jest postrzegany przez niemiecką scenę polityczną jako polityczny radykał, który bym powiedział jest, że tak powiem, radykałem może nie narodowo-socjalistycznym, ale jednak no po prostu jest narodowo-radykalny. To znaczy, że on jest poniekąd, to zresztą mówili niekiedy, jeszcze gorszy od socjalistów, bo mądrzejszy od nich, ponieważ nie wykorzystuje tych mechanizmów klasowych wyłącznie, które część Górnoślązaków, ludzi raczej konserwatywnych, pobożnych, związanych z Kościołem, odpychają. On nie, mimo że krytykuje partię Centrum, nie jest antykościelny. On jest antyklerykalny, ale ten jego antyklerykalizm kieruje się przeciw księżom niemieckim. Więc w tym całym politycznym spektrum, które wtedy funkcjonuje, jawi się jako narodowy radykał i wchodzi po prostu w tę przestrzeń polityczną jak petarda po to, żeby tę partię Centrum rozsadzić. I to mu się o tyle udaje, że faktycznie w tym okręgu zabrsko-katowickim, z którego w 1903 startuje, dostaje się do Reichstagu. I rzeczywiście dokonuje, to jest taki wielki game changer, który on zrobił. Coś się zmieniło, coś pękło i się skończyło i już od tej pory nie było nic takie samo. Ale trzeba też pamiętać, że wiele środowisk polskich traktowało wtedy wystąpienie Korfantego, te umiarkowane środowiska skupione wokół Napieralskiego, wokół Pisma Katolik, bardzo krytycznie to jego wystąpienie jako szkodliwe dla sprawy polskiej na dłuższą metę. To oczywiście trudno rozstrzygnąć, ale część historyków też tak zresztą uważa. Niemniej jednak chciałbym jednak podkreślić jeszcze raz, że tą szkołą polityczną był jednak niemiecki parlament, czy też świat publicystyki politycznej. Przypomnę też, że w sumie najsłynniejsze swoje przemówienie w jego całej karierze politycznej wygłosił właśnie w Reichstagu. To jest to słynne przemówienie z 25 października 1918 roku, kiedy no zażądał tak naprawdę przyłączenia tej ziem Wielkopolski, Pomorza, no i co ważne Górnego Śląska do odradzającej się Rzeczypospolitej. Zresztą jak się czyta komentarze osób znających, obserwujących go już w czasie tego okresu polskiego, że tak powiem, czyli od końca 1918 roku, no to podkreślają nieczęsto, no jednak jego dużą taką sprawność techniczną, zwłaszcza jako parlamentarzysty, bo on już jest takim bardzo dojrzałym mówcą w tym okresie. Tak samo zadziornym zresztą oczywiście jak był w Reichstagu czy w Landtagu, ale sądzę, że też wiele przyzwyczajeń, wiele jakby doświadczeń, które zebrał poprzednio, wykorzystywał właśnie w tym konkretnym już okresie, czy w Sejmie Rzeczpospolitej, czy właśnie w Sejmie Śląskim. Co zmienia sytuacja, która rodzi się, to już pan dr Sebastian Rosenbaum ten temat wywołał, czyli sprawa plebiscytu na Śląsku w karierze politycznej Korfantego. W ogóle co pierwsza wojna światowa zmienia i jej skutki? No, pierwsza wojna zmienia to, że Korfanty w listopadzie, w momencie wybuchu rewolucji, wyjeżdża z Berlina i przenosi się do Poznania, gdzie w zasadzie momentalnie za pomocą tego jednego skoku ląduje w centrum polskich starań o, przynajmniej w tej dzielnicy pruskiej, o przyłączenie do odrodzonego państwa polskiego. Staje się jednym z głównych polityków, zresztą w Poznaniu, jednym z trzech komisarzy Naczelnej Rady Ludowej, gdzie z jednej strony reprezentuje także Górny Śląsk, ale też nadaje ton w całej dzielnicy. I już w listopadzie 1918 roku jest w Warszawie, gdzie negocjuje, może to jest złe słowo, toczą się rozmowy z Piłsudskim na temat dołączenia tej grupy wielkopolskiej do rządu polskiego, który ma być
utworzone. Oczywiście kończy się to w zasadzie awanturą i animozją Piłsudskiego, delikatnie powiedziane, z Korfantem, ale to też jest skok Korfantego do polityki ogólnokrajowej. To już jest ten moment, więc w zasadzie ogromny awans tak naprawdę też dla polityka. No tam jednak był posłem Reichstagu reprezentującym tak naprawdę jeden z regionów, no i w dodatku mniejszość narodową. Tutaj no, już zaczyna grać przynajmniej próbuje na najważniejszej scenie politycznej jeszcze tworzącego się państwa. Ja go też za to dopisuję. Nie tylko prywatnie chyba, ale należy do tych, którzy go dopisują, do ojców niepodległości, obok Ignacego Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Tak, właśnie oczywiście ten śląski okres, o którym za chwilę, jest niezwykle istotny, ale trzeba pamiętać, że właśnie on jest w Poznaniu jednym wśród tych najważniejszych graczy politycznych. To jest tu na pewno to ojcostwo niepodległości, czy współojcostwo w jakiś tam sposób mu się należy. Natomiast od 1919 roku, już po pierwszym powstaniu śląskim, no to Korfanty dość szybko staje się takim najważniejszym politykiem, przywódcą wręcz obozu polskiego na Górnym Śląsku. I tu już mówimy o tym wymiarze regionalnym. Rząd polski mianuje go polskim komisarzem plebiscytowym z wszystkimi konsekwencjami, które prowadzą go do dyktatury w czasie trzeciego powstania śląskiego. No teoretycznie można powiedzieć, że po Poznaniu troszeczkę się zredukowała ta jego rola, ale to jest, no jak to można powiedzieć, his finest hour. To jest ten moment jego największej sławy i kiedy tutaj, no w zasadzie, trudno powiedzieć, że może autonomicznie działa, no ale mam naprawdę bardzo, bardzo duży wpływ na wydarzenia w walce o granice Rzeczypospolitej tutaj na Górnym Śląsku, a więc w jakiś tam sposób przyszłości całego kraju. To jest też moment jego największej popularności, rozpoznawalności. To są przymioty bardzo cenione przez każdego polityka. No, dość często to przy różnych okazjach powtarzam, ale kiedyś szukałem informacji na temat powstań śląskich w prasie amerykańskiej. No, jest taki świetny serwis, nie wiem, czy to wam mogę podawać nazwę. Bardzo proszę. Newspapers.com, w którym można przeszukiwać naprawdę ogromne ilości amerykańskich tytułów, także z lat 20. wieku. Portal ten daje też taką możliwość, żeby sprawdzić ilość cytowań. No i w samym roku 1921, kiedy na świecie, także w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużo się pisało na temat Górnego Śląska w związku z plebiscytem, a może bardziej z trzecim powstaniem, no to jeżeli mamy artykuł o Śląsku, Górnym Śląsku, zawsze pojawia się tam nazwisko Korfanty. On w tym okresie jest częściej ustępuje pod względem cytowalności Piłsudskiemu, tylko i wyłącznie Paderewskiemu w tej kolejności, Piłsudskiemu, no jeszcze Polinegri oczywiście. Więc on jest jednak czwartym, najbardziej można wysunąć przypuszczenie, że on jest w tym okresie jednym z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle Polaków na świecie, co oczywiście także ma odbicie na jego popularność w całym kraju. Stąd jego ogromne ambicje, które spróbuje polityczne w polityce ogólnokrajowej, które spróbuje zrealizować tuż po przyłączeniu Górnego Śląska do tej części Górnego Śląska do Polski, a więc w roku 1922, kiedy to no w zasadzie Sejm asygnuje go jako kandydata na premiera rządu polskiego, a czemu no zdecydowanie i skutecznie przeciwdziała Józef Piłsudski, odcinając tak naprawdę jednym zamachem wszelkie ambicje Korfantego na odegranie tej pierwszoplanowej roli w polityce polskiej. Ale to na pewno ten konkretny okres to jest dla niego okres najważniejszy, najsilniejszej pozycji w polityce polskiej, w ogóle w całej karierze politycznej. Panie Sebastianie, czy ugrano wszystko, co dało się ugrać? Trochę brzydko, kolokwialnie mówiąc, jeśli chodzi o powstanie trzecie śląskie, można było więcej? Pojawia się taki zarzut. Także wobec Korfanty. Ja mam zawsze wątpliwości, żeby powiedzieć, że to powstanie trzecie coś ugrało. Ja zawsze mam taką tezę przekorną, że to generalnie Rzeczpospolita dostała tyle, ile pozwoliła dać Francja.
i ile pozwoliły dać Wielka Brytania i Włochy, to znaczy te państwa, które faktycznie decydowały o tym, jak się przesuwać będą słupki graniczne. Wiemy, że była oczywiście... To jest zawsze taki kubeł zimnej wody, przepraszam, że wchodzę w słowo, na takie dwa okresy, kiedy się rozmawia o dwóch okresach do niektórych osób, do niektórych słuchaczy, czy często dla polityków, czy też polityków kształtujących na przykład tak zwaną politykę historyczną. Nie lubię tego określenia, wolę określenie pamięć historyczna. Kiedy się mówi o tym, że chociażby dla Śląska, Górnego Śląska 22 to jest ten okres pewnej też międzynarodowej koniunktury geopolitycznej, gdzie inne podmioty uczestniczą w tej grze, no, na ile my możemy być wolni, na ile możemy być państwem niepodległym. To samo przecież działo się w 1989 roku, więc... Ale przepraszam, to wszedłem w słowo, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie, które pan powiedział, co można było, a czego nie można było. Ja bym widział... A Korfanty chyba był realistą, nie? Tak, ale ja bym widział to powstanie jako taki element układanki oczywiście. Tego nie można jakby eliminować i powiedzieć znowu w jakiejś takiej obrazoburczej przekorze, że to nie miało żadnego znaczenia, prawda? Natomiast trzeba to widzieć też w pewnej perspektywie rzeczywistej, że można by sobie powstania robić, ale gdyby nie Francja i nie jej wola tego, aby ten Górny Śląsk w możliwie dużym wymiarze Polsce przypadł, no to powstanie by nic nie dało oczywiście, prawda? Ponieważ nie działa. Takich rzeczy się nie wywalcza do końca w ten sposób, jeśli nie ma woli mocarstw, które faktycznie rozdają karty, no a niestety wtedy rozdają, bo i Polska jest dopiero krajem wstępującym, Niemcy są krajem już w zasadzie pokonanym, leżącym na ringu. I to nie one są decydentami, podmiotami pewnego politycznego działania się, tylko raczej jednak te mocarstwa, które pierwszą wojnę wygrały. Nie? Więc czy można było uzyskać więcej? To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Nie, ale myślę, że niekoniecznie. Ewentualnie Bytom-Gliwice zawsze można było jeszcze dostać, ale Niemcy by strasznie płakali, a tego nawet Francuzi nie chcieli już. Natomiast można było uzyskać mniej. I tu jest pewien, to jest wielkie pytanie, ponieważ jak wiemy, środowiska, powiedzmy sobie jedną taką rzecz porządkująco, od lutego 20 roku tak naprawdę obszarem plebiscytowym zarządza specjalna międzysojusznicza komisja aliancka, złożona z Francuzów, Brytyjczyków i Włochów. Oni mają zdecydować, jak Górny Śląsk podzielić, nie potrafią tego zrobić, robi to specjalna komisja wyznaczona przez Radę Ligi Narodów. W 21 roku w październiku zapada decyzja o tym podziale i tak dalej. Ale kiedy toczą się pretraktacje, jak te granice polsko-niemiecką na Górnym Śląsku wytoczyć, to przedstawiciel Francji, generał Henri Leronde, oczywiście uważa, że trzeba Polsce dać dużo, ale przedstawiciel Wielkiej Brytanii, przedstawiciel Włoch, pułkownik Percival i generał de Marinis, uważają, że w zasadzie wystarczy, jeśli Polsce się da powiat pszczyński, rybnicki i tam okrawki katowickiego plus ewentualnie tarnogórskiego, też jakieś takie po prostu kawałeczki tylko, a więc w gruncie rzeczy tereny rolnicze. Nie o to chodzi, prawda, żeby dawać rolniczemu krajowi, jakim Rzeczpospolita jest, kolejny kawałek rolniczy, tylko chodzi o to, żeby ten kraj dostał coś, co będzie kołem zamachowym jednak pewnego przemysłowego wydarzania się i działania się. Dlatego to jest oczywiście nieakceptowalne dla nikogo i Korfanty pod tym hasłem, że zapobiegamy o to takiej sytuacji, wywołuje powstanie. Natomiast nikt nigdzie nie powiedział, że tak ten region ma być podzielony, jak zaproponowali to Włochy i Brytyjczyk. Nie? I tutaj to są negocjacje, to są pewne pertraktacje. I Korfanty uznaje, że może, bojąc się przespać moment, że trzeba wejść w te pertraktacje jedynym środkiem silnym, który ma, czyli pokazać, że lud górnośląski, prawda, jest przeciw takiemu jakiemuś dawaniu mu okrawków do Rzeczypospolitej, chce więcej. Korfanty wytycza linię, która sięga dalej niż ostatecznie ten podział granicy idzie, chce więcej tak naprawdę dostać, ale to jest strasznie realistyczny polityk. Mirek tutaj mówił, że nie lubił rzeczywiście walki zbrojnej i faktycznie ledwo w stanie zaczął, to już myślał, jak je wygasić po tygodniu. W zasadzie już zastanawiał się, trzeba je wygasić, żeby się za dużo złego nie nadziało. Najbardziej go wystraszyło to, że żołnierze włoscy zaczęli ginąć, bo Włosi się postawili powstańcom. To go przeraziło, że to będzie miało strasznie złe reperkusje w ogóle też ogólnoeuropejskie. Ale jak mówię, on postawił wtedy pewnego rodzaju żądanie czy roszczenie, które szło dużo, dużo dalej oczywiście niż te propozycje Włochów, Brytyjczyków, ale szło też dalej niż ostatecznie ta granica przebiegła. Ale to nie chodzi o to, że on rzeczywiście no, jakby
że tak powiem, kategorycznie domagał się tyle i koniec, a jeśli dostali troszeczkę, dostał ostatecznie, czy też Rzeczpospolita dostała trochę mniej, no to uznałby to za porażkę. Ja mówię, był to realistyczny polityk, lepiej jest żądać troszeczkę więcej, lepiej postawić oczekiwania, poprzeczkę oczekiwań ciut wyżej, a to, co przypadnie, jeśli przypadnie trochę mniej, to też źle nie będzie. I myślę, że on generalnie z tej granicy na pewno nie był do końca zadowolony, bo faktycznie ten przemysł to przecinało. Pewno chciałby dostać cały ten okręg przemysłowy. Myślę, że mu zależało na Bytomiu na pewno. Myślę, że na Zabrzu też. Mniej na Gliwicach, które są taką zachodnią bramą do GOP-u i to nie było miasto aż tak uprzemysłowione, jak może tam troszeczkę później się stało jeszcze. Także myślę, że trochę więcej chciał, trochę więcej licytował, ale sądzę, że generalnie i z tego, co przypadło Polsce, był bardzo zadowolony i potrafił to sprzedawać jako swój absolutnie ogromny sukces. I tak to było w Polsce postrzegane, bo przecież inaczej by go Sejm premierem nie nominował do stanowiska premiera, prawda? To wyraźnie widać, że społeczność polska, środowiska polityczne całej Rzeczypospolitej uznały, że ugrał strasznie dużo, że naprawdę ugrał ogromnie dużo, skoro uznały, że zasługuje na to, by być premierem całego kraju. Całej historii o Wojciechu Korfantym nie opowiemy, odsyłam Państwa do książki, jaką jest biografia ilustrowana, ale jeszcze dwa wątki muszę poruszyć, oczywiście wystąpień Sejmu Śląskiego 22-29, to jest pierwszy wybór, drugi w drodze do Państwa. Dwie kwestie jeszcze, które muszę poruszyć, koniecznie. Ten spór z Piłsudskim, pan Mirek już o tym mówił, pan doktor. O co poszło? Czy to było zderzenie dwóch samców alfa, dwóch ludzi, którzy aspirowali do tego, żeby być przywódcami narodu. Jeden w zasadzie, który zagrażał drugiemu, gdzieś tam się z Górnego Śląska czy z Berlina pojawia i ma duże ambicje polityczne. No i co by tutaj nie mówić. Teraz trochę przerysowuję, trochę jestem sarkastyczny, ironiczny, ale no środowisko... Nie tylko sam Piłsudski, ale potem też środowisko piłsudczykowskie, no haniebnie potraktowało Korfantego. Co by nie mówić? No tutaj mówimy o historii kontaktów, czy też powiedzmy walki politycznej trwającej wiele lat. Konkretnie w roku 1918, kiedy się ta Rzeczpospolita tak naprawdę rodzi i Korfanty przyjeżdża do Warszawy w gronie polityków wielkopolskich negocjować właśnie wspólny polski rząd. No tutaj mamy też chyba kilka wymiarów konfliktu. Rzeczywiście mogło być tak, że tak jakby pan redaktor powiedział, była to kwestia starcia dwóch potężnych osobów, bardzo silnych, bardzo mocnych, bardzo apodyktycznych osobowości politycznych. Więc ta różnica charakterów niewątpliwie była tutaj bardzo duża. Korfanty też przyjeżdża no do w zasadzie wtedy socjalisty Piłsudskiego no jako polityk endecki. Więc to te różnice ideologiczne już wtedy przecież są bardzo, bardzo mocne. No i na to jeszcze wszystko nakłada się, nie wiem czy konflikt, te różnice międzydzielnicowe, między w tym wypadku, jak to mógł postrzegać Korfanty, czerwoną kongresówką, a endecką wielkopolską dwa zabory tak naprawdę, więc to też są troszeczkę dwa różne światy, co zresztą jest ciekawą ilustracją tego, z jakimi... Były są i druga RP to też pokazała. Tak. To pokazuje też, z jakimi trudnościami ówczesne politycy, całe społeczeństwo musiało się mierzyć w momencie odrodzenia. Więc na pewno to są te trzy elementy, no a później no to oni są zawsze, można powiedzieć, po przeciwnych stronach, za wyjątkiem może okresu kampanii plebiscytowej Trzeciego Powstania, bo ja osobiście, no, zarzuca się często Piłsudskiemu, że on jakby sobie tę granicę zachodnią czy Śląsk odpuścił. Może nie wypowiadał się specjalnie często albo w ogóle na ten temat, natomiast no,
przeczą jakby brakowi zainteresowania. No, sam oczywisty podobnie fakt wspierania przez Wojsko Polskie powstań. No, podobnie jak powstanie Wielkopolskie. No, no, ale też mówię o powstaniach bez zgody Piłsudskiego. No, nie byłoby to możliwe. Natomiast po 1926, no potem mamy rok 22, kiedy Piłsudski no tak naprawdę niweczy wszelkie plany Korfantego, więc tutaj ten konflikt już najwyższe rejestry osiąga. No a po 26 roku no to Korfanty staje się jednym z tych polityków strony opozycyjnej, który najgłośniej z charakterystyczną dla siebie charyzmą, talentem polemicznym atakuje po prostu wszelkie nieprawidłowości, które definiuje w polityce, czy nieprawidłowości, może kierunki polityki sanacyjnej, które uważa za antydemokratyczne, za szkodliwe dla Polski. No i tak naprawdę nie ustaje w tej krytyce. Można powiedzieć do 1930 roku, kiedy zostaje aresztowany. Później też się wypowiada w tonie bardzo krytycznym, ale widać, że jednak była odsiadka w Twierdze Brzeskiej i traktowanie go tam, zwłaszcza przez strażników, oficerów Wojska Polskiego, mogły go złamać po prostu, bo już nie jest tak aktywna w 1935 roku, no po prostu kiedy wie, że po raz kolejny może mu grozić aresztowanie, bo znowu straci immunitet poselski, no po prostu już ucieka. Udaje się na emigrację przez zieloną granicę do Czechosłowacji. No dobrze, i to jeszcze jest jeden okres, dzięki panom naszej ostatniej rozmowy w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Zajrzałem sobie do tego okresu, to jest w ogóle na inną jeszcze opowieść i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się w tym gronie, w szerszym, mniejszym, nie wiem, jak się uda, mam nadzieję, że się uda w ogóle porozmawiać też o Korfantego działalności takiej pozapolitycznej, bo przejrzałem sobie pismo Polonia i rzeczywiście to jest kapitalna historia. W ogóle prasa Korfanty jako wydawca, ten okres to jest w ogóle kapitalna historia i cała Polonia jest bardzo interesującym pismem. Ale zmierzając do końca, otruli, nie otruli. Och, aż się tutaj żachnął, głęboki oddech wziął pan Sebastian. Pan mnie wpuszcza ciągle, panie Rafale, jakieś takie ciężkie tematy. No nie wiem, no, nie mam pojęcia, co odpowiedzieć, nie byłem, nie widziałem. A mówiąc poważnie, choć temat jest poważny, a ja tutaj sobie trochę dowcipkuję, ale faktycznie no, jest to polityczna plotka na pewno. Trzeba to tak określić, ponieważ jeżeli nie ma dowodów, no to trzeba tak traktować, prawda? Tutaj... W ogóle dlaczego wrócił Korfanty w 38 sierpnia? Ja myślę, że... 39. Ja myślę, że... 39, przepraszam. Tak, oczywiście. No, ja myślę, że przede wszystkim no, wiedziony jednak bardzo głębokim patriotyzmem. Nie? Poza tym też był przekonany, że w momencie tak dramatycznym, kiedy wszystko przejrzał w kierunku wojny, państwo sanacyjne odłoży ad acta te wszystkie wytaczane przeciwko niemu, że już mu po prostu, zakładał, że już po prostu wytaczane przeciwko niemu zarzuty, że już mu po prostu poniekąd może nie wybaczyli, ale odpuścili w obliczu grozy sytuacji, prawda, zagrożenia, które się kształtuje. Założył, jak się okazuje, skrajnie naiwnie, że teraz nastąpi pewnego rodzaju zwarcie być może frontów i wszystkie środowiska patriotyczne będą w jakiś sposób współdziałać w obliczu tej groźby inwazji niemieckiej. No tak się nie stało, jak wiemy, aresztowano go, mimo że był w bardzo ciężkim stanie i faktycznie po tym okresie pobytu w więzieniu w zasadzie możemy założyć, że faktycznie wypuszczono go z tego więzienia tylko dlatego, że uświadomiono sobie, że jest w liminalnym stanie już tak naprawdę, że jest w tak złym stanie zdrowia, że może w każdej chwili umrzeć. I wniosek był taki, że Korfanty, który umiera w więzieniu polskim, byłby strasznym jednak, no, byłby niekorzystny bardzo mocno, mówiąc łagodnie, dla wizerunku Rzeczypospolitej. W związku z tym władze go wypuszczają i on umiera tak naprawdę niedługo później, w sierpniu 1939 roku w szpitalu już. No ale powiedzmy sobie wprost, no pobyt w tym więzieniu w żaden sposób mu nie pomógł, bo opieki medycznej z prawdziwego zdarzenia nie miał, ale z drugiej strony najprawdopodobniej, tego też przecież na 100% nie wiemy, nawet gdyby w tym więzieniu nie był, być może zapewne do tej śmierci, może troszeczkę później, ale też by doszło, ponieważ jak się wydaje cierpiał na zaawansowany nowotwór chyba wątroby, prawda? Przede wszystkim się o tym mówi, który po prostu no
prędzej czy później by położył jego życiu kres. Więc opowieści o tym, że ktoś arszenikiem, prawda, smarował ściany celi, należą do pewnego rodzaju plotki politycznej, która krąży po kraju. Zdarzało się wcześniej. No tak, jakby nie było, jakby ktoś nie wymyślił, to by się nie mówiło o tym. Natomiast chodzi o to, że takie plotki krążyły w związku ze śmiercią innych oponentów sanacji, prawda? To są wszystko rzeczy jakby niepotwierdzone. Ja bym chciał powiedzieć wyraźnie, że no, ja nie mówię, że go nie otruto, bo ja tego przecież nie wiem do końca, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Poza tym człowiek, który już jest umierający, po co go jeszcze truć? Skandal w dodatku już zupełnie polityczny. Nie mieli chyba interesu jednak w tym, władze sanacyjne nie miały, aby go otruć, więc to może czyli przeważyć. To, co ustalił Lewandowski, możemy przyjąć jako dobrą monetę i uznać, że nie otruli. Na pewno za pewną logiczne tok rozumowania. No też trzeba być ostrożnym jednak mimo wszystko, nie? No, my nie jesteśmy szafowani jakimiś tam łatwymi hasłami od jakiejś sensacji, inni są od tego, natomiast generalnie no, lepiej jest powiedzieć mniej niż za dużo. Nie? Także sądzę, że pominijmy to, ten wątek otrucia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Państwa odsyłam do biografii ilustrowanej. Trzecim współautorem był pan profesor Grzegorz Bemnik, którego wcześniej mieliśmy przyjemność gościć na przystanku Historia w Warszawie, a specjalnie z Katowic. Przyjechali dzisiaj dla państwa, żeby porozmawiać też o drugiej publikacji, o zebranych pismach, wystąpieniach sejmowych, raczej Wojciecha Korfantego, pan dr Sebastian Rozenbaum. Obaj panowie są związani, bo tego nie powiedziałem na wstępie, za co przepraszam, oczywiście z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach i pan Mirosław Wącki, również wykładowca akademicki. No i czasopismo. Warto śledzić bardzo ciekawe pismo, których autorami też są dzisiejsi moi goście. To jest jedno... To prawda. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące pismo. Kiedy najnowszy numer, panie Sebastianie? Tak, korzystam z okazji, jak pan jest. Chyba w druku. W druku. Teraz w druku, czyli powinien być wkrótce. A jaki będzie temat przewodni? Każdy numer ma swój temat. Nie wiem, czy mogę to zdradzić. Nie konsultowałem tego z redakcją, ale skoro pan pyta i przyjechałem taki kawał drogi, no to powiem, że rzeczywiście są wiodącym tematem, bo pismo jest tak skonstruowane, że zawsze jest pewien temat wiodący i tematy otwarte, nazwijmy to w ten sposób. Tematem wiodącym jest szpiegostwo, dywersja i tego typu rzeczy na Górnym Śląsku pod okupacją i za Polski Ludowej. Mam nadzieję, że też uda się o piśmie porozmawiać, o czasopiśmie w przystanku Historia. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję bardzo.